Jeżeli chodzi o wystrój całej restauracji, to jest tutaj kilka genialnych zabiegów. Jak widzicie na ścianie, mamy tapetę. To jest tapeta, która naprawdę dużo kosztuje. Mamy tutaj przedstawione podwórka, bardzo kolorowe. Tapeta, która jest mocna i która jest wymagająca. Ale znając upodobanie dziewczyn do zmian, no, zmiana tapety trochę kosztuje. Zobaczcie. Ona nie jest na ścianie. Ona została przymocowana na płycie. I tak naprawdę, jeżeli dziewczyny będą chciały zmienić wystrój tej sali, zdejmują te płyty i mogą tutaj powiesić coś innego. Czyli szybka zmiana bez remontu, a poza tym tapeta się nie marnuje. Może sobie czekać na kolejny czas, kiedy za nią zatęsknią. Jeżeli chodzi o stoliki, no to jest tutaj ich mnóstwo, możemy je łączyć. Mamy kolorowe krzesła, ten motyw w czerwieni jest chyba motywem przewodnim. Natomiast jeżeli chodzi o meble kuchenne, to są one niezwykle eleganckie, tradycyjne, pasujące do podłogi, wysoki połysk, a do tego rzeźbienia. Więc tak naprawdę, mając taką bazę, możemy się bawić totalnie w zmianę wystroju, kiedy tylko chcemy. Ważnym elementem oczywiście jest też oświetlenie i to jest taka trochę zabawa na temat klasyki. Klasyk designu, ale z drugiej strony o bardzo klasycznym kształcie, który jest jednocześnie nowoczesny, no i z drugiej strony może się pojawić we wnętrzu, które jest stylizowane. Tutaj mamy wyjście na taras. Zapraszam Was. Niewielki ogródek, ale cudowny. No i to jest właśnie dla mnie najlepszy patent na mikroskopijne ogródki. Przerabiać je na tarasy. Schodzimy w dół i mimo tego, że jest tutaj, nie wiem, 20 metrów kwadratowych, mamy dosyć dużo przestrzeni do tego, żeby się zrelaksować. W momencie, kiedy jest lato, pewnie są tutaj stoliki, natomiast w tej chwili możemy jeszcze odpocząć na hamaku. Podoba mi się też to, że dzięki całkowitemu osłonięciu się od ulicy powstała taka enklawa. Ta zieleń się tutaj wlewa. Nie mamy poczucia, że jesteśmy w centrum. Rzeczywiście idealne miejsce sprzyjające relaksowi. Mam wrażenie, że ten hotel jest tak dopracowany w każdym szczególe. Widać tutaj na każdym kroku miłość właścicielki do tych murów.